Jarocin będzie jeszcze trwał. Czy on już... To w tym roku już miało nie agonia. Być. W tym roku już nie miało być, bo ludzie coś mówili, sioczyli. Ale w zeszłym roku byłeś. W zeszłym roku mówiło się już, że też nie będzie. W tamtym roku nie byłem, bo miałem, jak to się mówi, żółtaczkę miałem. 2 lata temu byłem. Telewizja! A jak sądzisz, co będzie z nim? Co z Jarodkiem? Nie wiem, 2-3 lata może jeszcze przetrwa. Później zamienią na inne miejsce i to samo będzie. Tylko byle nie Jelonia Góra czy jakieś Opole, bo to już na pewno nikt nie przyjedzie. To dyskomłoty tam będą rządzić. Z roku na rok upada to wszystko. Upada. I wiesz co? Nie zdziwi się, jak na drugi rok już nie będzie tego. Nie będzie tego. Nie. Wie pan co, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego są różni organizatorzy i różnie organizują Jarocin. Także jeżeli ktoś przyjedzie pierwszy raz i zobaczy jakąś taką totalną komercję, to może naprawdę zrezygnować z tego. A poza tym pieniądze. Pieniądze jednak duże znaczą, jakby nie było. Bo nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby zapłacić tyle pieniędzy i na te parę dni, nie? No więc ja nie wiem, jeżeli to będzie dalej tak galopowało w takim kierunku jak teraz, to ja nie wiem, czy się utrzymają rodzice. Jest wiele innych ciekawych imprez. Ja tu jestem 4 raz. Proszę pana, jeździłem przez inne lata. Ostatni raz byłem w 87 roku, no i znowu teraz przyjechałem. Mówię panu, tak dziadostwo, że ja myślę, że chyba jutro się spakuję i pojadę. No powiedzcie, kurwo, do czego macie wreszcie pretensje? Nie ma telewizji, nie podoba wam się. Jest telewizja, nie podoba wam się. To kurwa, o co chodzi? Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to przez was umrze ten festiwal. Nie przez kogo innego, tylko przez was. Wy zabijacie ten festiwal. Utupiliście, sami. Dzisiaj mówiliśmy na konferencji, że bramka i to do was mówimy głośno. Pijani w dupę przez cały czas handlujący gorzałą. Wy, którzy macie trzymać porządek, nie potraficie tego robić. Pomóżcie sobie i nam, ludzie, przecież my wszyscy chcemy słuchać muzyki. Okej, w porządku. Pytanie do was. Gramy dalej czy nie? Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jest największą tego typu imprezą w Polsce. Jego historia sięga lat 70., kiedy to w Jarocinie powstały wielkopolskie rytmy młodych. W tym samym roku zmienia nazwę na Festiwal Muzyków. Dziennikarze, nie traktujcie tego zjawiska w sposób akcyjny. Jest to poważny problem społeczny, na którym całe społeczeństwo powinno się zastanowić i poddać to zjawisko analizie socjologów, psychologów, no i psychiatrów. Śmieszny do jasnej cholery przyjdź, czekamy przed wejściem. Kreska z Iwoną. Byku czeka na kolesi. I dlatego nasza ingerencja tam jest praktycznie niemożliwa. Ja myślę, że... Proszę panią, ta młodzież nie przyjdzie do pani. Pani musi przyjść do młodzieży, bo pani jako psychiatra powinna służyć. Jako lekarz służy społeczeństwu. Czyli ja tym filmem apeluję, żeby socjolog, psycholog, psychiatra się tym zainteresował. Tam trzeba wyjść. Może tam trzeba pojechać do nich. Może trzeba z nimi się spotykać. To jest moja postawa. Tak, ale nie możemy wymagać od wszystkich lekarzy, żeby natychmiast pobiegli tam do Jarocina i starali się. Pacjent jest wtedy wdzięcznym pacjentem i jest człowiekiem, który oczekuje pomocy, kiedy po nią przyjdzie, kiedy się zwróci, kiedy z własnej woli chce być leczony, a nie wtedy, kiedy załóżmy jak Kler pójdzie na to pole. I Kościół robi się dobrą dogadać. Pracę. Dobrze, tak. Ale co dalej? Kler co tam dalej jest tym obecny. Młodym? Ale Kościół to zupełnie co innego. Natomiast lekarz, psychiatra co? Ma wmówić, że jesteście nienormalni, my was zaczniemy leczyć. Tak, kiedy oni znajdują akceptację, przecież mają swoje środowisko i tam są akceptowani, tam się dobrze czują, tam mają możliwość odreagowania wszelkich swoich emocjonalnych napięć i postaw. Sam pan to mówił w tym filmie. Tak, tak, wszystko powiedziałam to, co wiem na ten temat. Mogłabym zapytać o pański komentarz, który tu troszeczkę bardziej niż w pierwszym materiale na Sybir, tu troszkę bardziej wydawał mi się irytujący. Dlaczego? Wolałabym inny głos.
Wolałabym nieco więcej informacji opartych o fakty. Skąd pan wziął informację, że są to dzieci z rodzin rozbitych? Ja czytałam, z badań psychologów wynika i większość ludzi tak uważa, bo spotyka takich młodych ludzi, którzy właśnie takie role przyjmują w społeczeństwie, że nie są to dzieci z rodzin rozbitych, czy dzieci, które miały tak zwane trudne dzieciństwo. Bardzo często z braku miłości w domu, gdzie jest mnóstwo pieniędzy, gdzie rodzice, ponieważ pomnażają te pieniądze, panią, nie mają czasu dla dzieci. Ja myślę, że dzieci. To jest pani zdanie. Pani to jest po prostu, zdanie naukowców, wybaczy pani. Po prostu jest nie, pani nie zna tego tematu. Ja po prostu z tymi ludźmi się zaprzyjaźniłem. Ja z nimi się spotykam jeszcze i w Warszawie. Ja zrealizowałem film, jak oni demolowali na krakowskim przedmieściu wystawy, proszę panią. To znaczy pan niedawno. Ma monopol naprawdę? Ja po prostu, nie, jako filmowiec penetruję to. Więc przeważnie, powiedziałem, są to ludzie z rodzin rozbitych. Czyli z rodzin można być bogatym, mieć bogatych rodziców i również jest rodzina rozbita, bo on sobie robi biznes, walczy o szmal, matka sobie jedzie po szmal, a on jest zostawiony, on też jest dzieckiem z rodziny rozbitej. Mówi pan o tym rozbitym. Rozumie pani? Psychicznym, moralnym. Emocjonalnym. Matka ma 10 kochanków, on ma 10 kochanek, a syn jest po prostu, jedzie do Jarocina, bo nie ma przykładu, bo nie ma moralności, bo nie ma rodziny, o czym mówi, prawda, Jan Paweł II. W swoich homiliach niedawno, że właśnie odrodzenie moralne jest podstawowym problemem naszej ojczyzny, która ma być krajem europejskim. Dobrze, panie, a nie ekonomia. Wróćmy do nie pana, ekonomia. Wróćmy do pana reportażu. Starał się pan, pojechał pan do Jarocina, starał się pan pokazać tak ważny problem społeczny. Ale zastanówmy się, jak go pan pokazał. Wziął pan paru przypadkowych chłopców, którzy coś mówili, ale nie bardzo tak do końca wiemy, co oni mówili i po co. To nie trzeba było słuchać, co pani nie słyszała tego. Kilkakrotnie oglądałam pański materiał. Nie ośmieliłabym się takich słów wygłosić do pana, tak czcigodnego filmowca z takim dorobkiem, gdybym nie oglądała i była pewna, że są to przypadkowi ludzie. Umówmy się, czy nie mógł pan znaleźć bardziej reprezentatywnych rozmówców? Ja myślę, że to jest cała reprezentacja, cały kwiat Jarocina, który tam zjechał i wszystko powiedzieli mi, a innych filmowców w ogóle gonią, nawet nie chcą do kamery mówić, bo im na tym nie zależy. A czy mi pan pani? Podszedł, że zdecydowali się powiedzieć panu? Po prostu ja z nimi gram prawdę. Ja po prostu ich nie oszczędzam, oni mnie nie oszczędzają. Mówimy sobie prawdę, więc żeby zdobyć zaufanie młodzieży, która chce wystąpić przed kamerą, taki śmieć, prawda, to trzeba do niego się zbliżyć. To znaczy on musi czuć, że ja chcę o nim powiedzieć prawdę. I to jest moje zadanie. I jak starałem się, tak tę prawdę państwu przedłożyłem w tym krótkim 20-minutowym filmie. Bo może trzeba zrobić godzinny film na ten temat, jeszcze z większą analizą psychologiczną tychże młodych ludzi. Każdy tam człowiek w tym Jarocinie to jest osobny film, osobny dramat, osobny film fabularny, ucieczka z domu. Mało tego, sataniści, którzy na cmentarzach urządzają różne orgie, wykopując trupy. Opowiada nam pan o tym, rozumie pani? Nam pan tego pokazać. Ja się czaiłem, żeby to nakręcić. To jest dopiero drastyczna sprawa i jest dużo grup satanistycznych, nawet w Szczecinie słyszałem, gdzie się spotykają na ku słońcu. Wie pani, następny problem, czyli my po prostu jako śmietnik Europy, Polska staje się śmietnikiem Europy, my po prostu z zachodu przywozimy stare samochody, erzace w postaci różnych popsutej żywności, no i oczywiście panki, skiny, wszystko co złe z zachodu chętnie. A co my jako Polacy, mający wielką tradycję kulturową, co my proponujemy Europie? Czy my się możemy czymś przebić? Dlaczego my ten cały ściek do siebie kumulujemy? I to jest moje pytanie, mój niepokój. A czy to nie jest trochę takie jednostronne spojrzenie, że tłumaczy pan na to, co złego ściągamy? Bo dobrego ja nic nie widzę. Ja tylko widzę, proszę panią... Należałoby punkt widzenia nie bardzo widzę. Widzę albo bogatych cwaniaków, różnych firmy tego śmiego, wie pani, widzę te z zachodu śmiecie spłynące i widzę zagubionych Polaków po kościołach, no tych ludzi modlących się do papieża. A nie widzi pan tych ciężko naprawdę pracujących, uczciwie ludzi? Widzę rozbitych ludzi, zmartwionych, smutnych w tramwajach, którzy tracą pracę, wylęknionych lekarzy, którzy nie mają pieniędzy, których mało im się płaci, którzy mają nas leczyć. Widzę nieszczęście. I to jest między innymi jeszcze jedno z nieszczęść. Ale z dawnych amerykańskich dzieci kwiatów wyrosło pokolenie 40-latków, ludzi, którzy ale pracują, to jest, normalnie żyją, którzy tylko gdzieś to spojrzą. Czy z nich to też nie wyrośnie? Czy pan czasem pana, nie za bardzo się do nich uprzedził? Nie, proszę pana, bo ja się boję, że mówiąc o demokracji, tamta demokracja rodziła się przez 200 lat w Ameryce i żeby mieć demokrację, to musimy żyć na pewnym poziomie ekonomicznym, moralnym.
I tamci dzieci kwiatu to tylko się zabawiają, a później stają się biznesmenami. Dobrze, w Ameryce. Ale wróćmy do tych. A tu jest pustka. A być może, czy tak, nie wziął pan pod uwagę takiej możliwości, że oni pana z pana zadrwili, że oni przed panem zagrali, że oni się świetnie bawili tym, co pan szybko kupił, jako sensację. To pani tak myśli, to jest pani sprawa. Ja po prostu z nim się przyjaźnię, do mnie dzwonią i mówią, kiedy robimy ten film fabularny, bo obiecałem im, że jeżeli będę miał szmal, czyli forsę, producenta jakiegoś zachodnio-niemieckiego, bo w Polsce ciężko mi będzie znaleźć, bo mój rząd chce mnie zlikwidować, kulturę polską chce zlikwidować, nie chcę dotować kultury. A dlaczego tylko im tak bardzo zależy na tym? W związku z tym, filmie? Ja czekam na producenta, bo sam nie mam tych pieniędzy, bo gdybym miał kapitał, już bym zrobił film fabularny bardzo o tych ludziach. Jak sądzę, rozumie pani? I pewnie ten film, tylko ja chciałbym, żeby ten film mój również Zachód kupował, a nie żebym ja wszystko z Zachodu kupował. Ja chcę po prostu być partnerem dla Zachodu. No jeśli pan napisze dobry scenariusz, no, pan jeśli znajdzie jeśli będę miał dobre układy w Berlinie albo gdzieś w Monachium. Chyba dobry scenariusz się obroni wszędzie, w każdej wytwórni, pani, z każdym producentem. Ja już żyję 50 lat na tym świecie, jeżdżę po świecie, rozmawiam z różnymi ludźmi i na razie Zachód od nas nie chce nic kupować. Ani filmu, ani żywności, ani nic. My po prostu mamy stać się kolonią gospodarczo-kulturową. To jest chyba troszkę pan przesadza. Ja tak po prostu widzę to. Muszę tak widzieć ostro. Nasze filmy są kupowane. Proszę panią, nasza kultura, to jeszcze za czasów komuny kupowane były. Teraz mamy inną Polskę. Za czasów komuny interesowały ich filmy moralnego niepokoju, bo walczyliśmy z komuną. Robiliśmy filmy, pokazywaliśmy, co komuniści z nas zrobili i oni chętnie to kupowali. A ostatni sukces Kieślowskiego? A to Kieślowski zrobił francuski film, proszę pana, za dlaczego? Francuskie pieniądze. Francusko-polski, za francuskie pieniądze. Za francuskie pieniądze, ale jest to francuskie tego, co my dajemy. Bez polskich aktorów, bez niczego, on sam jako reżyser polski występuje. Rozumiecie państwo? Czyli on się wynajął tam, ale to nie były polskie pieniądze, polski film, polska produkcja. Polski reżyser, nasz scenariusz. Jest o nas, no więc nie. Dziewczyna, jedna z tych dwóch jest Polką. Ale co pan chce powiedzieć przez to? Chcę po prostu zaprzeczyć, że nie całkiem jest tak, jak pan mówi, że to jest spojrzenie dość jednostronne. W sensie ogólnym tak jest. Jednostkowo, pan mówi wybiórczo, jeden Kieślowski. A nas przebijają jest, się najlepsi. A nas jest, co się przebijają najlepsi? No jak mają chody, układy, to się przebijają. O, przepraszam, to znaczy, że Kieślowski dlatego tam jest tak ceniony, że ma chody? Nie, akurat to jedno i drugie, to jest ważne, proszę pana, ważne. Pan wie, że to jest ważne mieć jakieś wejścia dobre, żeby pana zauważono. Pan wie. Ale ważne ja chyba też jest mieć dorobek i my mamy dorobek, proszę panią. Ja mam 100 ról zagranych, mam 7 filmów fabularnych nakręconych, mam nagrodę Oberhausen, proszę pana. To nie każdy ma. No, ale i to nie mam wobec tego kompleksów, tylko powiadam, to kultura polska totalnie jest zagrożona. I o tym musimy ludziom powiedzieć. Ja myślę, jeżeli ludzie się nie upomną o polską kulturę, społeczeństwo, tylko zechce te wydea amerykańskie, które mordują, rżną tego i tylko to, to po prostu nas zaleje Zachód, będziemy kolonią. Dobrze. Amerykańskie filmy pełne przemocy i gwałtu nie. Jakie według pana filmy powinny powstawać? Gdzie powstawać? Tu u nas w Polsce. Co może być przeciwwagą dla takich filmów? Skoro proszę pana, filmy o miłości, filmy o szczęściu, filmy o dobroci. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. Powinniśmy robić ale o swoim nieszczęściu, w tej chwili, również nie pokazywać. Ale u nas takie filmy zaczynają się podobać widzom. Dobrze, ja czekam na ten moment, kiedy się nasycą tym erzacem zachodnim, czyli tą B-Pictures, wie pan, i po prostu zaczną tęsknić za czymś prawdziwym, za czymś, co jest wartościowe. Czy dla pana sukces Stowarzyszenia Umarłych Poetów nie świadczy o tym, że część widowni kinowej wróciła film i właśnie szuka znakomity tego? Film. Znakomity. A sukces Tańczącego z Wilkami, proszę, drugi znakomity przykład. Film, ale to kosztuje, proszę pana, 50 milionów dolarów. Ale to nie jest to zło, co idzie z Zachodu. To kosztuje 50 milionów dolarów, rozumie pan. To kosztuje 50, powtarzam, milionów dolarów, tego ale za darmo nie powstaje. Zgoda, ale w tym wypadku to nie jest to ułomą dla wartości, które Zachód tak, przyniósł. Proszę mnie zafundować chociaż milion dolarów, będziemy robili wartości. I czy sądzi na razie ja mam tylko kamerę, jestem sam. I chcę być producentem. Byłem aktorem, reżyserem, scenarzystą, teraz będę producentem. Ale nie mam pieniędzy. Proszę dać mi kredyt w banku na korzystnych warunkach procentowych. Proszę, rząd musi o tym myśleć. Na razie rząd zajmuje się, no nie wiem czym, no jakąś gospodarką, która się wali. No i my wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi, gramy, robimy dobrą minę do złej gry. No proszę dobrze państwa, trzeba sobie mówić prawdę. No. Dobrze, wróćmy do chłopców, których pan pokazał w swoim reportażu.
Jak pan sądzi, jak potoczy się ich dalsze życie? Czy pan może proszę wyrokować, panią, czy ma pan prawo, skoro pan twierdzi, że pan ich zna, ma pan prawo wyrokować o tym, co dalej z nimi będzie? Proszę panią, jestem bardzo tym zaniepokojony, bo mam syna również, który ma 17 lat, którym imponują skini, też z nim prowadzę rozmowy. Jeżeli rodzice się zajmą takim dzieckiem, to mogą go z tego wyciągnąć. On może potraktować to jako modę, jako chwilę. A jak natomiast ma pański syn? Mój syn, no, ale to jest moje dbanie o to. Ja pytam, gdzie idziesz, gdzie byłeś, na jakiej imprezie byłeś, co robiłeś, jak tam z narkotykami, z kim się spotykasz, gdzie byłeś, dlaczego nie wróciłeś o 20, tylko o 2 w nocy. To nie dbanie, to cały kontrola. Cały czas muszę, kontrola. Cały czas muszę wiedzieć, ale to jest delikatna kontrola, muszę wiedzieć, co się z nim dzieje. A rodzice, często w Polsce zagonieni za forsą, za pracą, nie zadają pytań tym dzieciom. Te dzieci same sobie żyją, one same wyjeżdżają. Na przykład jadą do Jarocina, mówią, że jedzie do Świnoujścia na wczasy z dziewczyną, a on jest w Jarocinie. Kłamią, oszukują, czyli mają swój świat. Rodzice po prostu nie kontrolują, proszę pana, swoich dzieci. I to jest błąd, bo ale trzeba mu pomóc, trzeba z nim rozmawiać. Ale w drugą stronę, sądzę, też jest szkodliwe. Bo to, co pan przedstawił w tych swoich pytaniach, jest to jakby właśnie taka ścisła, rygorystyczna kontrola. Gdzie poszedłeś, co zrobiłeś? On może na to zareagować. Nie wiem. Proszę pana, ja zupełnie odwrotnie. Ja muszę atakować. Czy on może panu sprzeciwić? Filmem 20-minutowym muszę atakować jak plakatem. To jest film plakatowy. Proszę bardzo, taki jest problem. Dla was, dla ludzi. Halo, uważajmy, szukajmy, bo za chwilę był dzień wiosny w Warszawie. Oni wyszli, zdemolowali pół starego przedmieścia. Proszę państwa, i byłem na tym, widziałem. Tak, i on spełnił swoją rolę. A już mamy wolną Polskę. O co oni walczą, ta młodzież? Co ona niszczy? Dlaczego? Co, nauczyła się od swoich rodziców solidarności, że walczyła z komuną? I oni teraz też kamieniami, ale z czym? Z kim walczą teraz? Czyli jest jakaś pustka. Myśmy młodzież odpuścili. Ja młodych nie widzę w parlamencie, młodych nie widzę w rządzie. Młodzi się odwracają, wyjeżdżają na zachód. Młodzi są zostawieni. A starzy po 60 perorują, mówią o aborcjach. Starzy ustawiają świat młodym. I cały czas to ja mam. To jest neokomuna, cały czas nie ma demokracji i nie potrafimy młodych ludzi zaangażować w problemy społeczeństwa, w problemy Polski, w problemy naszej ojczyzny. Tylko odpuściliśmy. To jest mój prywatny sąd. Ale boję się, że pan stara się wszystko zbyt sobie ułożyć. Czarne, białe. Proszę pana, zrobić z tego chwileczkę, Tańczący z wilkami jest filmem. Czarne, białe. Białe kanalie mordowali Indian. Kostner, wybitny facet, robi panu schematyczny film. Czarne, białe. Ale to są Amerykanie, a pan jest niezwykle w dobrych filmach Polakiem. Po prostu przestańmy mówić o schizofrenii, bo to jest schizofrenia. Nazwijmy coś po imieniu, że Kostner wyłamał się białym ludziom i bronił Indian. Zakochał się w Indiance, to jest prosta story. I dlatego ten film ma wielkie powodzenie, bo jest filmem romantycznym, o miłości. I również, nawet w takim krótkim filmie, też chcę ponazywać, co jest czarne, co jest diabelskim nasieniem. Uważam, to jest diabelskie nasienie, to nasienie trzeba zanalizować. Kościół wysyła swoich kleryków, jezuitów, którzy tam penetrują, rozmawiają, są nawet bici przez nich, wyganiani, ale Kościół jest cierpliwy, Kościół to robi. I dzięki Bogu, że jeszcze mamy papieża, i mamy Kościół. Dobrze. W takim razie zostajemy na młodzieży, z którą są ogromne kłopoty, której nie rozumiemy i która się czuje odtrącona. Bardzo dziękujemy panu za zaprezentowanie swoich poglądów, swojej osoby i swoich materiałów, ale mamy demokrację, możemy prezentować swoje i swoich materiałów, które wzbudziły tyle kontrowersji. Pięknie dziękuję dziękujemy. Dziękuję państwu. Oh!